Witam wszystkich, szybki przepisik na sos curry w moim wydaniu. Trochę zmieniony skład jak u wszystkich. Zamiast cebuli daję czosnek. A więc tak, odrobina oleju, do tego trochę masełka, 4 łyżki curry i delikatnie podsmażamy. Jak już czuć czosnek, lekki aromacik curry. Jak widzicie, już tu trochę wcześniej zaczynam. Na koniec jeszcze, jak już mamy część czosnku podsmażonego, dodaję jeszcze jeden ząbek świeżego, żeby ten świeży nie był aż tak przypieczony, wtedy lepszy aroma. Do tego wlewamy śmietankę. Tu też w zależności od tego, czy ktoś chce fit, czy nie fit, procentowość zależy od Was. I mieszamy. Teraz można trochę mocno dać, aby się zagotowało. Zaraz nam się zacznie gotować. Tak, już zaczyna powoli gotować. Widzicie, o, zaczyna nam się ładnie gotować. Zaraz te curry też kolorek nam tu zrobi. Trzeba dobrze wymieszać. Ale główną część curry dałem na kurczaka, którego wcześniej już podpiekłem. I w tej chwili właśnie do tej mieszanki dosypujemy kurczaczka podsmażonego wcześniej z curry, aby już ten kurczak był przypieczony fajnie. Z curry widzicie, już się ciemniejszy sos zrobił. Oczywiście na telefonie będzie trochę jaśniej, ale jest on intensywnie żółty. Oczywiście przypraw możecie dać do smaku, jak kto lubi. My tutaj za dużo przypraw nie dajemy, zawsze sobie każdy sam doprawia. I teraz gotujemy, żeby zredukować tutaj nam ten sos do tej gęstości, co chcecie. Oczywiście jeszcze można dodać mąki ziemniaczanej, łyżkę, jeżeli ktoś lubi. Ja to też zrobię zaraz. Są różne szkoły. Jedni mąki ziemniaczanej dodają do wody, mieszają. Inni podsmażają na tłuszczu. Jeszcze inni, tak jak ja, dodają w trakcie, ponieważ nam się to gotuje, więc nic się nie stało. I tą mąką, jak widzicie, zagęszczamy do takiego stanu, jak chcecie. Zmniejszę trochę może intensywność podgrzewania. Jak widzicie, sos się robi fajnie gęsty. Jeszcze nie wygląda tak apetycznie, ponieważ przyjdą do tego ozdoby. Oczywiście ryż brązowy polecam, ale jak ktoś lubi makaron, czy no, pasuje praktycznie do wszystkiego. To by było na tyle. Mój pierwszy filmik z gotowania, więc jeżeli coś jest niedokładnie wytłumaczone, czy jakieś niedociągnięcia, to z góry sorry.